Przeczytajmy z listu Jakuba. Zuerst aus Jakobus 1. Najpierw z pierwszego rozdziału. Die ersten 8 verse. Pierwszych 8 wierszy. List Jakuba, pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. I 12 i 13 wiersz. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Der Jakobusbrief ist wahrscheinlich der älteste der Briefe des Neuen Testamentes. List Jakuba prawdopodobnie jest najstarszym listem Nowego Testamentu. Also der erste Brief, der geschrieben wurde. A więc jest to, można by powiedzieć, pierwszy z listów, który został napisany. Der Schreiber ist Jakobus, der Bruder des Herrn. Pisarzem jest Jakub, brat Pana Jezusa. Aber er nennt sich nicht Bruder des Herrn, ale on nie nazywa się bratem Pana, sondern er nennt sich Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ale nazywa się sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Es geht ihm nicht um die verwandtschaftliche Beziehung. Nie ma na, nie chodzi mu o to, by podkreślać swoje pokrewieństwo rodzinne, sondern es geht ihm darum, dass er sich unter die Autorität des Herrn Jesus stellt. Ale chce się postawić pod autorytetem Pana Jezusa. Der Brief ist geschrieben an die 12 Stämme. Ten list jest napisany do 12 pokoleń czy plemion. Also an die, die zu dem irdischen Volk Gottes, dem zwölfstämmigen Volk Israel gehörten. A więc do tych, którzy należeli do tych 12 pokoleń w Izraelu. Und viele von ihnen waren zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. I wielu z nich uwierzyło w Pana Jezusa. Aber nicht alle. Ale nie wszyscy. Jakobus schreibt an alle. Jakub pisze do wszystkich. Und was ist seine Absicht? I co jest, jaki jest jego zamiar? Er möchte, dass der Glaube derer, die wirklich an den Herrn Jesus glauben, gestärkt wird. On chce, aby wiara tych, którzy prawdziwie wierzą w Pana Jezusa, była wzmocniona, umocniona. Damit ihr Glaube sichtbar wird. Aby ich wiara była widzialna. Dieser Brief ist ein Endzeitbrief. Ten list jest listem czasów końca. Warum Endzeit? Dlaczego czasów końca? Ist er nicht ein Anfangszeitbrief? Czy to nie jest list, który na samym początku został zapisany? Jeśli przed chwilą powiedzieliśmy, że jest to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy list, który w ogóle został napisany? Ja, klar, in gewissem Sinne ist er ein Anfangsbrief. Tak, z jednej strony jest to ten list, który został napisany na początku. Dankeschön. Aber er ist auch ein Endzeitbrief. Ale z drugiej strony jest to też, można by tak określić, list końcowy. Die Zeit des Judentums ging zu Ende. Bo czas żydostwa jako takiego zakończył się. Und das Christentum nahm seinen Anfang. A chrześcijaństwo rozpoczęło się. Da kamen noch Menschen in der Synagoge zusammen. Jeszcze do synagogi chodzili ludzie i zgromadzali się. Jerusalem war noch nicht zerstört. Jerozolima nie była jeszcze zburzona. Insofern war es eine Endzeit. Więc pod tym względem był to czas końca, końcowy. Jakobus schreibt sogar davon, wie es da ist, wenn sie in der Synagoge sich treffen. Jakub też o tym pisze, jak to jest, czy jak to ma być, jak się spotykają w synagodze. Wir leben auch in einer Endzeit. My też żyjemy w czasach końca. Die Zeit des christlichen Zeugnisses auf dieser Erde geht zu Ende. Bo czasy chrześcijańskiego świadectwa kończą się.
Bald kommt der Herr Jesus. Wkrótce przyjdzie Pan Jezus. Und holt uns zu sich in den Himmel. I weźmie nas do siebie, do nieba. Wie war es damals? Jak to wtedy wyglądało? Jakobus schreibt an die 12 Stämme. Jakub pisze do 12 pokoleń. Und einige von ihnen waren zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. I co niektórzy z nich uwierzyli w Pana Jezusa. Und sein Wunsch ist, dass ihr Glaube gestärkt wird. Jego pragnieniem jest, by ich wiara umocniła się. Wie ist es heute? Jak to wygląda dzisiaj? Es gibt viele, die nennen sich Christen. Jest wielu, którzy nazywają się chrześcijanami. Aber längst nicht alle haben Leben aus Gott. Ale wielu z nich nie ma życia z Boga. Viele haben nur ein Bekenntnis. Wielu ma tylko wyznanie. Und haben sich nie bekehrt. I nigdy się nie nawrócili. Und wenn Gott heute zu uns redet, a jeśli Bóg dzisiaj do nas mówi, was möchte er dann bewirken? Co Bóg chce osiągnąć? Er möchte, dass unser Glaube gestärkt wird. Bóg chce, aby nasza wiara była wzmocniona. Dass wir inmitten derer, die sich Christen nennen, wirklich als Glaubende erkannt werden. Abyśmy pośród takich, którzy nazywają się chrześcijanami, abyśmy byli widzialni jako wierzący. Deshalb passt dieser Brief so gut in unsere Zeit. Dlatego ten list jest tak pasujący do naszych czasów. Gott möchte durch diesen Brief unseren Glauben stärken. Bóg chce umocnić naszą wiarę przez ten list. Damit wir in einer Endzeit kurz vor dem Kommen des Herrn Jesus wirklich als solche erkannt werden, die Leben aus Gott haben. Abyśmy w tych czasach końcowych byli rozpoznani jako tacy, którzy faktycznie mają to życie z Boga, mają życie wieczne. Und das ist auch mein Wunsch für diese Botschaft. I to jest również moim pragnieniem, aby takie wzmocnienie było z tej godziny. Dass unser Glaube gestärkt wird. Aby nasza wiara była umocniona. Bei all den Schwierigkeiten, die es gibt. Wśród tych wszystkich trudności, które nas otaczają. Aber wir haben doch eine lebendige Verbindung nach oben. Ale mamy tą żywą społeczność, to żywe połączenie z górą. Zu dem Gott, der treu ist. Z tym Bogiem, który jest wierny. Zu dem Gott, der unser Vater ist. Z tym Bogiem, który jest naszym Ojcem. Und er möchte unseren Glauben stärken. I On chce wzmocnić naszą wiarę. Dass wir diesen Glauben leben und auch als solche erkannt werden, die zu dem Herrn Jesus gehören. Abyśmy żyli tą wiarą, abyśmy byli rozpoznawani jako tacy, którzy tą wiarę mają. Es ist interessant bei Jakobus, dass er oft Gegensätze vorstellt. To jest ciekawe u Jakuba, że bardzo często pisze czy przedstawia przeciwieństwa. Und mit diesen Gegensätzen möchte er die wichtigen Dinge umso deutlicher machen. I tymi przeciwieństwami chcę jak gdyby jeszcze bardziej podkreślić te ważne rzeczy. Und ich möchte gerne vielleicht ungefähr 10 Gegensätze zeigen. I chciałbym mniej więcej 10 tych przeciwieństw pokazać. Mit dieser Absicht, dass unser Glaube gestärkt wird. Właśnie mając na myśli ten zamiar, by wzmocnić naszą wiarę. Der erste Gegensatz, Jakobus schreibt von zwei Arten von Versuchungen. Pierwsze to jest, Jakub pisze o dwóch rodzajach próby. Die erste Art von Erprobung oder Prüfung ist in Vers 2 bis Vers 12. To pierwsze, ten pierwszy rodzaj mamy opisany w wierszu od 2 do 12. Da geht's um Schwierigkeiten, die von außen in unser Leben kommen. Tu jest mowa o trudnościach, które z zewnątrz nas spotykają. Und dadurch wird unser Glaube geprüft. I przez to nasza wiara jest wypróbowywana. Ab Vers 13 geht es um eine andere Art der Versuchung. Od 13 wiersza jest mowa o innym rodzaju doświadczenia. Da ist es nicht die Prüfung, die durch Umstände von außen kommt. Tu jest mowa o doświadczeniu. U nas jest to przetłumaczone jako pokusa, ale lepszym słowem byłoby doświadczenie. Tu jest mowa o tym doświadczeniu. Nicht durch Umstände von außen. Które przychodzi nie z zewnątrz, z tych okoliczności, które nas otaczają. Da geht es um Versuchung, die durch das Böse in uns kommen. Tutaj jest mowa o tym doświadczeniu, które przychodzi, czy wychodzi z tego zła, które w nas jest. Die kommen nie von Gott. Takie doświadczenia nigdy nie pochodzą od Boga. Das ist diese Versuchung zum Bösen. To jest to. To doświadczenie, ta pokusa do zła, dass wir der Begierde nachgeben, że chcemy iść za naszymi pożądliwościami, und dann kommt die Sünde raus. I wtedy jest grzech. Jakobus sagt, das ist die Versuchung von innen. I Jakub mówi,
To doświadczenie pochodzi z nas samych. Und da sollt ihr nicht nachgeben. I nie powinniście poddać mu się. Aber zuerst zu dieser Prüfung von außen. Ale najpierw powiedzmy coś na temat tego doświadczenia z zewnątrz. Da kommt eine Schwierigkeit in unser Leben. Mamy jakiś problem, jakąś trudną sytuację w życiu. Und sie kommt oft sehr plötzlich. I bardzo często tak jest, że spada to na nas nagle. Man fällt hinein, schreibt Jakobus. Wpadamy w to, upadamy w tym, pisze tak Jakub. In Vers 2. Wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Mamy, gdy rozmaite próby przechodzicie, w niemieckim jest, gdy wpadacie w różne próby. Diese Schwierigkeiten haben wir nicht geplant. A więc nie planowaliśmy, że coś takiego nas spotka. Unser Plan war wahrscheinlich ganz anders. Prawdopodobnie mieliśmy całkiem inne plany. Aber plötzlich kommt etwas. Ale nagle coś się dzieje. Und es überrascht uns. I jesteśmy tym zaskoczeni. Und es macht uns auch Mühe. I jest to dla nas trudna rzecz. Aber jetzt schreibt Jakobus, achtet es für lauter Freude, meine Brüder. Ale Jakub pisze, uważajcie to za radość. Jakobus, hast du dich da nicht vertan? Jakubie, nie pomyliłeś się? Wer freut sich schon über Schwierigkeiten? Kto jest z nas takim, który by się cieszył z jakichś doświadczeń i prób? Wer freut sich schon über ein Problem? Kto się cieszy, gdy ma problem? Nein, wenn das Problem kommt, dann ist uns gar nicht zur Freude zumute. Jeśli mamy jakiś problem, to przecież ostatnią rzeczą jest, żeby on nas pokrzepiał. Und das weiß Gott auch. I Bóg dokładnie o tym dobrze wie. Er kennt unsere Sorge. Bóg zna nasze troski. Er kennt unsere Angst. Zna nasz strach. Er kennt unsere Verzagtheit. Zna to, że zawodzimy albo jesteśmy bojaźliwi. Er sieht sogar unsere Tränen. On widzi nasze łzy. Aber Jakobus schaut sich die Sache vom Ende her an. Ale Jakub spogląda na tą rzecz na końcu. Und er sagt: Brüder, wenn ihr in so Prüfungen fallt, i mówi: bracia, jeśli spadną na was takie doświadczenia, dann wird dadurch euer Ausharren gestärkt. To wtedy wasza wytrwałość jest wzmacniana. Dann wächst euer Glaube. Wtedy wasza wiara wzrasta. Ihr macht Erfahrungen mit Gott. Wtedy możecie czynić różne doświadczenia z Bogiem. Und am Ende seid ihr geistlich gewachsen. I na koniec tego możecie stwierdzić, że duchowo wzrosliście. Ihr habt gelernt, mein Glück liegt nicht in den Dingen auf der Erde. Mogliście się nauczyć, że moje szczęście nie jest w rzeczach tej ziemi. Mein Glück liegt nicht in der Gesundheit. Moje szczęście nie polega na zdrowiu. Ich habe genug in dem Herrn Jesus. Dość mi na Panu Jezusie. Und wenn man davon ein bisschen lernt, jeśli cokolwiek się z tego właśnie nauczymy, dann ist das zum Nutzen. To wtedy to jest dla nas wielką korzyścią. Und das meint Jakobus. I o tym mówi właśnie Jakub. Gott hat eine gute Absicht. Bóg ma zawsze dobre zamiary. Ein vollkommenes Werk möchte er bewirken. On chce zdziałać w nas to doskonałe dzieło. Und doch weiß Jakobus, es ist nicht so einfach. A jednak Jakub też jest tego świadomy, że to nie takie proste. Solche Schwierigkeiten machen uns Mühe. Bo takie problemy, takie trudności sprawiają nam, są dla nas problemem, są dla nas trudne. Und deswegen gibt er uns ein Hilfsmittel an die Hand. I dlatego on daje nam środek pomocniczy do ręki. Das haben wir gelesen in Vers 5 bis 8. To mogliśmy czytać w wierszach 5 do 8. Das Hilfsmittel ist das Gebet. Tym środkiem pomocniczym jest modlitwa. Gerade in solchen Prüfungen fehlt uns oft die Weisheit. Bo właśnie często w takich doświadczeniach brakuje nam mądrości. Und wir wissen nicht, wie soll es weitergehen. I często nie wiemy, co dalej. Was sollen wir tun? Co mamy czynić? Und dann dürfen wir zu Gott gehen. Wtedy możemy przyjść do Boga. Wir dürfen ihn um Weisheit bitten. Możemy prosić Go o mądrość. Wir dürfen ihn um Kraft bitten. Możemy prosić Go o siłę. Und er möchte uns eine Antwort geben auf unsere Bitten. On chce dać nam odpowiedź na nasze prośby. Er macht uns keinen Vorwurf. Bóg nie robi nam wyrzutów. Und er gibt uns gerne. I daje nam chętnie. Wunderbares Hilfsmittel. Daje nam cudowne środki pomocnicze, dass wir in Schwierigkeiten zu Gott gehen. Abyśmy w tych trudnościach zawsze udawali, czy szli do Boga, udawali się do Boga. Siehst du, da liegen zwei im Krankenhaus. Spójrzcie na przykład, dwóch jest w szpitalu. Im gleichen Zimmer. Są w tym samej, w tej samej sali. Sie haben vielleicht die gleiche Krankheit. Może chorują na tą samą chorobę. Eine ist gläubig. Jeden z nich jest wierzący. Und er kann beten.
on może się modlić. Der andere hat keine Beziehung zu Gott. Ten drugi nie ma żadnej relacji z Bogiem. Er kann nicht beten. I nie modli się, nie może się modlić. Die Situation ist die gleiche. Sytuacja jest taka sama. Aber du hast ein Hilfsmittel. Ale ty właśnie masz ten środek pomocniczy. Und du darfst erleben, wie der Friede Gottes dein Herz bewahrt. I możesz przeżyć to, jak pokój Boży oplecie twoje serce. Wenn du im Gebet zu ihm gehst. Jeśli w tej modlitwie zwrócisz się do Niego. Und Jakobus zeigt hier einen zweiten Gegensatz. I Jakub pokazuje tutaj też drugie przeciwstawieństwo. Es gibt zwei Arten zu beten. Są dwa rodzaje modlitwy. Das eine ist das Gebet des Glaubens. Pierwsza z nich to jest modlitwa wiary. Und der Glaube traut Gott zu, dass er helfen kann. I wiara wierzy w to, że Bóg może pomóc. Und der Glaube traut Gott zu, dass er alles richtig macht. I wiara wierzy w to, że Bóg zawsze wszystko robi dobrze. Und der Glaube hält fest, dass Gott keinen Fehler macht. Wiara wierzy w to, że Bóg nie popełnia żadnego błędu. Und der Glaube weiß, Gott liebt mich. I wiara wie, że Bóg mnie miłuje. Und in diesem Glauben dürfen wir beten. I w tej wierze właśnie możemy się modlić. Man kann aber auch beim Beten zweifeln. Ale można też wątpić w czasie modlitwy. Und was meint Jakobus hier? I o czym tutaj mówi Jakub? Er meint ein Gebet, wo man denkt, ob Gott wirklich helfen kann, ich weiß nicht. Jakub ma na myśli taki rodzaj modlitwy, gdy modlimy się, ale tak naprawdę mówimy, czy faktycznie Bóg może pomóc? Ob Gott mich wirklich liebt, ich weiß es nicht. Czy faktycznie Bóg mnie miłuje? Nie wiem. Ich will lieber auch mal Hilfe noch woanders suchen. Poszukam sobie jeszcze pomocy tu i tam. Wenn wir beten, wissen wir nicht, was Gott tun wird. Jeśli modlimy się, to nie wiemy, co Bóg uczyni. Das meint Jakobus nicht. Nie ma, Jakub tego nie ma na myśli tutaj. Aber wenn wir beten, trauen wir Gott zu, dass er es richtig macht. Ale jeśli się modlimy, to wierzymy, że Bóg uczyni to dobrze. Das ist das Gebet des Glaubens. To jest właśnie, taka jest właśnie modlitwa wiary. Das andere ist das Gebet des Zweifels. A ta druga modlitwa to jest modlitwa zwątpienia. Und Jakobus macht durch diesen Gegensatz deutlich, wie wir beten dürfen. I przez to przeciwieństwo Jakub pokazuje nam, jak możemy się modlić. Und dann gibt er uns noch einen Trost. I daje nam jeszcze pociechę. Solange wir hier auf dieser Erde sind, können solche Prüfungen kommen. Jak długo żyjemy na tej ziemi, to takie doświadczenia mogą na nas przychodzić. Aber wir sind nicht für immer hier. Ale nie jesteśmy tutaj na zawsze. Bald kommt der Herr Jesus. Wkrótce przyjdzie Pan Jezus. Und dann holt er uns heraus aus allen Prüfungen. I wtedy On nas wyciągnie, czy wyrwie nas z wszelkich doświadczeń. Und dann schenkt er uns eine Belohnung. I On wtedy da nam nagrodę. Das haben wir in Vers 12 gelesen. To mogliśmy czytać w 12 wierszu. Er gibt eine Krone. On da koronę czy wieniec. Für den, der festgehalten hat an ihm. Da tą koronę temu, który trwał przy nim. Damit kommen wir zur zweiten Art der Prüfung. Teraz przejdziemy do drugiego rodzaju doświadczenia. Und das ist die Versuchung zum Bösen. I to jest ta pokusa do zła. Und da sagt Jakobus, seid vorsichtig. I Jakub tutaj mówi, bądźcie ostrożni. Das kommt aus euch selbst. To wychodzi z was samych. Das kommt nicht von Gott. To nie jest z Boga. Flieht das. Uciekajcie od tego, damit ihr nicht von der Begierde fortgezogen werdet. Abyście nie byli pochłonięci przez to pożądanie. Der erste Gegensatz, zwei Arten von Versuchungen. Pierwsze przeciwieństwo, dwa rodzaje doświadczenia. Der zweite Gegensatz, zwei Arten zu beten. Drugie przeciwstawieństwo, dwa rodzaje modlitwy. Und jetzt lesen wir einen dritten Gegensatz. I teraz mamy trzecie przeciwstawieństwo. Vers 22 und 23. 22 i 23 wiersz. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Es gibt zwei Arten von Hören. Są dwa rodzaje słuchania. Man kann auf zwei Arten das Wort Gottes hören. Na dwa sposoby można słuchać Słowa Bożego. Die einen hören und tun, was Gott sagt. Jedna grupa słucha i czyni to, co Słowo Boże mówi. Die anderen hören und tun es nicht. A druga grupa słucha, co prawda, ale nie czyni tego. Und da sagt Jakobus, weißt du, das ist so ungefähr wie in den Spiegel gucken.
I Jakub mówi, wiecie, to mniej więcej wygląda tak jak przeglądanie się w lustrze. Du schaust in den Spiegel. Patrzysz w lustro. Und dann siehst du, du hast Schmutz im Gesicht. I widzisz, że na twarzy jesteś brudny. Aber du sagst, egal und gehst einfach weg. Ale mówisz, w sumie to co mi tam i odchodzisz brudnym. Wofür hast du dann in den Spiegel geschaut? To po co spoglądałeś w to lustro? Du siehst es, dann machst du es weg, machst du es sauber. Normalnym jest, że jak patrzysz i widzisz, że masz, że jesteś ubrudzony, to myjesz się. So machen wir es normalerweise, wenn wir in den Spiegel gucken. Przecież każdy z nas ma taki odruch, jak spogląda w lustro i coś zobaczy na sobie, to myje to, zmywa to. Ich sehe das ja bei euch. Ihr habt alle heute so in den Spiegel geguckt. Ja to też widzę, to można zaobserwować. Jak ktoś spogląda w lustro, to widać, że chce poprawić coś w swoim wyglądzie. Es ist nicht schmutzig geblieben. I nie ma, zmyć ten brud. Und wie hören wir das Wort Gottes? A w jaki sposób słuchamy Słowa Bożego? Gott sagt uns etwas. Bóg nam coś mówi. Tun wir es auch. Czynimy to. Der Jesus macht einen Vergleich. Pan Jezus podał takie porównanie. Er sagt, der mein Wort hört. I mówi, kto słucha Słowa Mojego. Und er tut es auch. I je wykonuje. Der baut sein Haus auf den Felsen. Ten buduje swój dom na skale. Wer mein Wort hört, aber nicht tut. A kto słucha mojego słowa, ale go nie wykonuje. Der baut sein Haus auf den Sand. To buduje swój dom na piasku. Und dann kommt der Regen. I przyjdzie deszcz. Dann kommt eine Prüfung ins Leben. Przyjdzie właśnie doświadczenie w naszym życiu. Da kommt eine solche Versuchung von außen. Przyjdzie takie doświadczenie z zewnątrz. Was passiert mit unserem Haus? Co się dzieje z naszym domem? Mit unserem Glaubenshaus. Z naszym domem wiary? Ist es auf den Felsen gebaut? Czy jest on zbudowany na skalę? Ja, wenn wir das Wort Gottes hören und tun, dann bauen wir auf den Felsen. Jeśli budujemy i czynimy, jeśli słuchamy i czynimy, to budujemy na skalę. Und das wünscht Gott so sehr. I Bóg tak bardzo sobie tego życzy. Dadurch wird unser Glaube gestärkt. Przez to jest wzmacniana nasza wiara. Jetzt lesen wir Vers 26 und 27. Teraz przeczytajmy 26 i 7 wiersz. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Hier haben wir zwei Arten von Gottesdienst. Tutaj mamy dwa rodzaje służby Bogu. Ein Gottesdienst ist mit dem Mund. Jedna służba Bogu to jest mówić. Da redet einer, aber er tut nichts. Ktoś coś mówi, ale nic nie robi. Und der betrügt sich selbst. Wtedy on siebie sam oszukuje. Der redet, aber er macht nichts, er tut nichts. On dużo, powiedzielibyśmy, gada, ale nic nie robi. Und er sagt, Gott, das ist eitel, das ist nichtig, das bringt nichts. I Bóg mówi, to jest bezużyteczne, to jest próżne, to nic nie da. Aber was ist denn ein Gottesdienst, der Gott gefällt, der rein und unbefleckt ist. Ale jaka jest służba, która się Bogu podoba, która jest czysta i nieskalana? Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen. Nieść pomoc wdowom i sierotom w ich niedoli. Das ist eine Art, wie wir Gott dienen können. To jest takiego rodzaju służba, w jakiej możemy Bogu służyć. Da ist jemand in Not. Ktoś ma jakiś problem. Und ich gehe hin und helfe ihm. I idę i mu pomagam. Vielleicht besteht die Hilfe nur darin, dass ich zuhöre. Może ta pomoc wyglądać tak, że wysłucham go. Vielleicht besteht die Hilfe darin, dass ich mit anfasse. Może ta pomoc wyglądać tak, że coś pomogę. Das ist ein Gottesdienst, der Gott gefällt. I taka służba właśnie podoba się Bogu. Welche Art von Gottesdienst tun wir? Jaką służbę my czynimy, czy wykonujemy? Wir merken es hat wieder mit dem Thema des vom Anfang des Kapitels zu tun. I widzimy znowu, że ma to do czynienia z tym początkiem pierwszego rozdziału. Eine Waise oder eine Witwe ist auch in einer Prüfungssituation. Taka wdowa czy sierota też jest w takim doświadczeniu. Und Gott möchte den, der in einer solchen Prüfung ist, nicht alleine lassen. I Bóg nie chce kogoś takiego zostawić samego sobie. Vielleicht möchte er dich benutzen, einen Besuch zu machen. Może chce właśnie ciebie użyć do tego, byś kogoś odwiedził. Aber dann gehört noch etwas dazu. Ale do tego jeszcze coś jest. Das eine ist das, was wir im Blick auf andere tun, an Mitempfinden, an Hilfe. Jedna strona to jest to, co my czynimy wobec innych.
Das andere ist das, was wir im Blick auf uns tun. Ale druga strona to jest to, co czynimy wobec siebie samych. Uns selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Zachować siebie niesplamionym przez świat. Das hat mit der anderen Art der Versuchung zu tun. To ma do czynienia z tym innym rodzajem doświadczenia. Durch das, was wir in der Welt sehen und hören, wird die Begierde angestachelt. Bo to, co widzimy w tym świecie, co słyszymy w tym świecie, to pobudza nasze pożądliwości. Und wenn wir ihr nachgeben, sündigen wir. I jeśli pójdziemy za tym, to zgrzeszymy. Aber wir können Gott gefallen, wir können Gott dienen, wenn wir uns unbefleckt halten von der Welt. Ale możemy Bogu podobać się, możemy Bogu służyć, jeśli właśnie niesplamionymi zachowamy się. Dann kommen wir zu Jakobus 2. Przejdźmy do drugiego rozdziału. Und in diesem ganzen Kapitel geht es um einen großen Gegensatz. I cały ten rozdział mówi o tym takim wielkim przeciwstawieństwie. Das Hauptthema in Kapitel 2 ist folgendes. Głównym tematem drugiego rozdziału jest: Jakobus sagt, wenn du sagst, du hast Glauben, jeśli mówisz, że masz wiarę, dann musst du diesen Glauben durch Werke des Glaubens zeigen. To musisz tą wiarę pokazać przez swoje czyny wiary. Damit die Menschen auch wirklich erkennen, dass du Glauben hast. Aby ludzie mogli z zewnątrz poznać, że faktycznie ty wierzysz, ty masz tą wiarę. Gott sieht ins Herz. Bóg patrzy w serce. Er sieht den Glauben im Herzen. On widzi tą wiarę w sercu. Und dieser Glaube im Herzen, den sieht Gott und dann rechtfertigt er. I tą wiarę Bóg widzi i on usprawiedliwia. Dann schenkt er Vergebung. On daruje przebaczenie. Das erklärt uns Paulus. To nam właśnie Paweł wyjaśnia. Zum Beispiel im Römerbrief. W liście do Rzymian na przykład. Aber Jakobus geht es um was anderes. Ale Jakub mówi o czymś innym. Jakobus geht es um das, was die Menschen sehen. Jakubowi chodzi o to, co widzą ludzie. Und dann sagt er, wenn du nur sagst, ich glaube. I Jakub mówi, jeśli tylko mówisz, że wierzę, dann ist das tot. To jest to martwe. Dann musst du diesen Glauben durch Werke des Glaubens zeigen. Musisz tą wiarę pokazać przez czyny wiary. Sonst können die Menschen nichts von deinem Glauben sehen. Bo w przeciwnym razie żaden z ludzi nie będzie nic widział z twojej wiary. Denn die Menschen können ja eben nicht ins Herz sehen. Bo ludzie nie potrafią spoglądać, zajrzeć do naszego serca. Und das ist das Thema in Kapitel 2. I to jest właśnie temat drugiego rozdziału. Wir lesen Vers 18. Przeczytajmy 18 wiersz. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Jakobus sagt, zeige mir deinen Glauben. Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę. Und da verstehen wir, Menschen können den Glauben nur an den Werken, die jemand tut, erkennen. I wtedy możemy to łatwo zrozumieć, że ludzie wiarę potrafią zobaczyć tylko po uczynkach. Und jetzt nennt Jakobus zwei Beispiele. I teraz Jakub wymienia dwa przykłady. Zwei Beispiele für Werke des Glaubens. Dwa przykłady czynów wiary. Das eine Beispiel ist Abraham. Jeden z nich to jest Abraham. Und was hat Abraham getan? Co uczynił Abraham? Er hat seinen Sohn Isaak geopfert. On ofiarował swojego syna Izaaka. Was würden die Menschen dazu sagen? Co powiedzieliby ludzie na to? Das ist ein Mörder. Że jest mordercą. Der muss ins Gefängnis. Że trzeba natychmiast musi być iść do więzienia. Aber was sieht Gott? Ale co widzi Bóg? Nein, ich muss anders sagen, nicht was sieht Gott. W zasadzie to inaczej powinienem to powiedzieć, nie co widzi Bóg. Was war der wahre Grund, warum Abraham das getan hat? Co było tym prawdziwym powodem, dla którego Abraham to uczynił? Der Grund war sein Glaube. Powodem była jego wiara. Und der Glaube war Gott gehorsam. A ta wiara była posłuszna Bogu. Und so geht der Abraham. I tak Abraham idzie. Er geht zu diesem Ort, den Gott ihm zeigt. Idzie na to miejsce, które Bóg mu pokazał. Der weiß, ich soll meinen Sohn opfern.
On wie, że ma tam ofiarować swojego syna. Und er glaubte Gott, i uwierzył Bogu, dass er ihm seinen Sohn aus den Toten wiedergeben könnte. Że Bóg może dać mu jego syna z powrotem zmarłych. Da merken wir, es war nicht ein Werk, das in den Augen der Menschen toll war. I tutaj możemy zobaczyć, że ten czyn nie był fajny albo nie był nie wzbudził był ludzi wiele entuzjazmu. Nein, to war ein Werk des Glaubens. Nie, to był typowo właśnie czyn wiary. Durch dieses Werk wurde Abraham nicht gerechtfertigt vor Gott. Przez ten czyn wiary Abraham nie został usprawiedliwiony przed Bogiem. Gerechtfertigt vor Gott wurde er durch seinen Glauben. Usprawiedliwiony został przez swoją wiarę. Aber dieses Werk bewies seinen Glauben. Ale to co to, ten jego czyn udowodnił jego wiarę. Was für eine Liebe zu Gott hatte Abraham. Jaką miłość do Boga musiał mieć Abraham. Er war bereit das liebste was er hatte, seinen Isaak. To co miał najcenniejszego, to co najbardziej miłował, swojego Izaaka, był gotowy für Gott zu geben. Oddać Bogu. Was wäre ich bereit für Gott zu geben? A co ja byłbym gotowy oddać Bogu? Liebe ich Gott wie Abraham? Czy miłuję Boga tak, jak miłował Boga Abraham? Wäre ich bereit, etwas abzugeben, was mir wertvoll ist? Byłbym gotowy oddać Bogu coś, co jest dla mnie cennego? Wie oft sagen Christen, nein, das will ich aber nicht aufhören. Bardzo często u chrześcijan można usłyszeć, nie, no z tego to ja nie chcę zrezygnować. Das mache ich so gerne. Przecież ja to tak lubię. Aber es gefällt Gott nicht. Ale to coś Bogu się na przykład nie podoba. Wären wir bereit, etwas aufzugeben für Gott? Czy jesteśmy, bylibyśmy gotowi zrezygnować z czegoś dla Boga? Das war das Werk des Glaubens von Abraham. To był właśnie czyn wiary Abrahama. Und es bewies seine Liebe zu Gott. I to udowodniło jego miłość do Boga. Und dann kommt noch ein Beispiel. Jeszcze jeden przykład mamy. Es ist das Beispiel von Rahab. Przykład Rahab. Sie nahm die Kundschafter auf und versteckte sie. Ona przyjęła zwiadowców i ukryła ich. Die Menschen würden sagen, das war Landesverrat. Wszyscy ludzie by powiedzieli, zdrajczyni swojego narodu. Warum tat Rahab das? Dlaczego Rahab to uczyniła? Weil sie Gott glaubte. Bo uwierzyła Bogu. Sie wusste, Gott wird seinem Volk das Land schenken. Ona wiedziała, że Bóg daruje swojemu ludowi ten kraj. Und dann nahm sie die Kundschaft auf. I dlatego przyjęła tych zwiadowców. Und Gott belohnte ihren Glauben. I Bóg nagrodził jej wiarę. Rahab wurde gerettet. Rahab została wyratowana. Was zeigt dieses Glaubenswerk von Rahab? Jak, co pokazuje nam ten czyn wiary Rahab? Sie liebte das Volk Gottes. Ona miłowała lud Boży. Liebe zu Gott. Miłość do Boga. Und Liebe zum Volk Gottes. I miłość do ludu Bożego. Das sind Merkmale von Glaubenswerken. To są cechy czynów wiary. Das ist also der Gegensatz in Kapitel 2. A więc to są te przeciwności w drugim rozdziale. Ein Glaube, den Menschen nicht sehen können, weil in unserem Leben keine Glaubenswerke sind. Wiara, której ludzie nie mogą zobaczyć, bo w naszym życiu nie ma czynów wiary. Und in diesem Sinn ist ein solcher Glaube tot. I w tym sensie ta wiara jest martwa. Und der andere Glaube? A druga wiara? Glaube, der sich beweist durch Werke. Wiara, która daje dowody przez czyny. Wie ist mein Glaube? Jak wygląda moja wiara? Sehen die Menschen in meinem Leben, dass ich Gott glaube? Czy ludzie widzą w moim życiu, że wierzę Bogu? Dann kommt ein Gegensatz im Kapitel 3. Kolejną przeciwność mamy w trzecim rozdziale. Und wir lesen nur Vers 10. I przeczytajmy tylko 10 wiersz. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Ein ganzes Kapitel, fast ein ganzes Kapitel über die Zunge. Prawie cały rozdział o języku. Das scheint ja ein wichtiges Thema zu sein. Wydaje się, że jest to dość ważny temat. Und tatsächlich, die Zunge kann großen Schaden anrichten. I faktycznie, język potrafi uczynić wielkie, wielkie szkody. Ein böses, verletzendes Wort. Złe, raniące słowo. Und wie viel Schaden richtet es an? I ile szkód czyni? Du kannst ein gesprochenes Wort nie wieder zurückholen. Wypowiedzianego słowa nie jesteś w stanie nigdy więcej cofnąć.
Jakobus zeigt, Jakub pokazuje, dass wir unsere Zunge für zwei Dinge benutzen können. Że możemy naszego języka używać do dwóch rzeczy. Einmal um Böses zu sagen. Po pierwsze, by powiedzieć coś złego. Und zweitens um Gott zu loben. A po drugie, by chwalić Boga. Manchmal ist es sogar, dass aus dem gleichen Mund beides hervorkommt. A czasami jest tak, że z tych samych ust te dwie rzeczy wychodzą jedna po drugiej. Und da sagt Jakobus, das sollte nicht so sein, meine Brüder. I Jakub mówi, tak to nie powinno wyglądać, bracia moi. Wofür benutze ich meine Zunge? Do czego używam swojego języka? Das muss übrigens in unserer Zeit heute nicht nur die Zunge sein, die wir so im Mund haben. I w naszych czasach to wcale nie musi być właśnie ten język, który mamy w naszych ustach. In der Zeit, in der wir leben, gibt es viel Kommunikation, die gar nicht mehr mit unserem Mund passiert. W naszych czasach jest wiele rodzajów komunikacji, która odbywa się wcale nie przez nasze usta. Da schreibt man was. Coś się pisze. Das ist auch Kommunikation. To też jest komunikacja. Und was schreibe ich? I co właśnie ja piszę? Was teile ich mit? Czym się dzielę? Was zeige ich für andere, dass sie es sehen oder lesen können? Co pokazuję innym, żeby mogli zobaczyć i sobie przeczytać? Ja, Jakobus widmet diesem Thema ein ganzes Kapitel. Jakub poświęca temu tematowi cały rozdział. Und wir fragen uns, wozu benutzen wir unsere Zunge? I pytanie do nas, do czego używamy naszego języka? Wozu benutzen wir Kommunikation? Do czego służy nam komunikacja? Dann kommt noch ein Gegensatz in Vers 13 bis Vers 18. Od wierszach 13 do 18 jest jeszcze jedna przeciwność. Es gibt przeciwstawieństwo. Es gibt zwei Sorten von Weisheit. Dwa rodzaje mądrości. Vers 15 und Vers 17. 15 i 17. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Es gibt die Weisheit von unten. Jest mądrość z dołu. Das ist eine irdische Weisheit. To jest ta ludzka mądrość. Hat zu tun mit den materiellen irdischen Dingen. Ma do czynienia z tymi rzeczami materialnymi, ziemskimi. Es ist die Weisheit des natürlichen Menschen. To jest ta mądrość naturalnego człowieka. Und es ist die Weisheit, die der Teufel benutzen möchte. I to jest ta mądrość, której używa diabeł. Aber es gibt zweitens die Weisheit von oben. Ale jest też po drugie mądrość z góry. Und diese Weisheit von oben ist in einer Person zu finden. I tą mądrość z góry możemy znaleźć tylko w jednej osobie. In der Person des Herrn Jesus. W osobie Pana Jezusa. Welche Weisheit suche ich? Jakiej mądrości szukam? Diese Weisheit zeigt sich dann auch. I ta mądrość pokazuje się. Wie zeigt sich die Weisheit von unten? W jaki sposób okazuje się ta mądrość z dołu? In Neid und in Streit. W zazdrości i w kłótni. Die Weisheit von oben zeigt sich auch. Ta mądrość z góry też się okazuje. Das haben wir in Vers 17 gelesen. I czytaliśmy to w 17 wierszu. Zuerst in Reinheit. Najpierw w czystości. Aber dann auch in Friedsamkeit. Ale potem też jako miłująca pokój. Welche Art von Weisheit suche ich? Jakiej mądrości szukam? Denke noch mal an Kapitel 1. Jeszcze raz wróćmy do pierwszego rozdziału. Wenn jemand Weisheit mangelt. Jeśli komuś brakuje mądrości. Wenn wir Vers 17 lesen, dann haben wir alle das Empfinden. Mir fehlt Weisheit. Jak czytaliśmy 17 wiersz, to z pewnością każdy z was miał takie odczucie, brakuje mi tej mądrości. Dann darf ich zu Gott gehen und ihn bitten. I wtedy mogę iść do Boga i go poprosić. Und er möchte mir diese Weisheit schenken. I on, aby Bóg darował mi tej mądrości. Ich wiederhole noch mal kurz. Jeszcze raz krótko powtórzę. Zwei Arten von Prüfung. Dwa rodzaje doświadczenia. Einmal von außen Schwierigkeiten. Najpierw z zewnątrz trudności. Und zweitens von innen die Begierde zur Sünde. A po drugie z wewnątrz, czyli to ta pokusa do grzechu. Zweitens zwei Arten zu beten. Dwa sposoby modlitwy. Im Glauben oder im Zweifeln. W wierze albo w zwątpieniu. Drittens. Po trzecie. Zwei Arten zu hören. Dwa rodzaje słuchania.
Hören und tun. Słuchać i czynić. Oder hören und nicht tun. Albo słuchać i nic nie robić. Viertens, zwei Arten von Gottesdienst. Po czwarte, dwa rodzaje służby Bogu. Dann fünftens, zwei Arten von Glauben. Piąty punkt, dwa rodzaje wiary. Glaube, der tot ist, oder Glaube, der sich in Glaubenswerken zeigt. Wiara, która jest martwa i wiara, która jest urzeczywistnia się w uczynkach. Sechstens, zwei Möglichkeiten, die Zunge zu benutzen. Po szóste, dwa rodzaje, dwa sposoby używania języka. Und siebtens, zwei verschiedene Arten von Weisheit. I po siódmy punkt, dwa rodzaje mądrości. Jetzt möchte ich noch drei Gegensätze zeigen in Kapitel 4 und 5. I jeszcze trzy przeciwstawieństwa w czwartym i piątym rozdziale. Wir lesen Kapitel 4, Vers 4. Czwarty rozdział, czwarty wiersz. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Und dann lesen wir dazu aus Kapitel 2, das Ende von Vers 23. Und er, Abraham, wurde Freund Gottes genannt. Do tego przeczytajmy z drugiego rozdziału, 23 wiersz, ostatnie słowa. I nazwany został przyjacielem Boga, mowa jest o Abrahamie. Zwei Freundschaften. Dwa rodzaje przyjaźni. Freundschaft der Welt. Przyjaźń świata, do świata. Oder Freund Gottes. Albo przyjaciel Boga. Jakobus nimmt hier ein krasses Beispiel. Jakub tutaj używa takiego dobitnego przykładu. Ein Beispiel, was Freundschaft der Welt ganz besonders zeigt. Coś, co przyjaźń do tego świata szczególnie ukazuje. Er nimmt das Beispiel der Ehebrecher. On tutaj bierze przykład cudzołóstwa. Das ist Freundschaft der Welt in einer ganz besonderen, massiven, sichtbaren Weise. To jest ten obraz tego, tej przyjaźni świata w taki bardzo charakterystyczny, jakby można powiedzieć, taki bardzo mocny przykład. Es gibt auch andere Beispiele. Ale są też inne przykłady. Vielleicht Beispiele, die nicht so offensichtlich sind. Które może nie są tak jasne. Aber die Frage ist, wer oder was ist mein Freund? Ale pytanie brzmi, kto albo co jest moim przyjacielem? Liebe ich die Welt? Miłuję świat? Oder liebe ich Gott? Czy też miłuję Boga? Bin ich ein Freund der Welt? Jestem przyjacielem świata? Oder bin ich ein Freund Gottes? A może jestem przyjacielem Boga? Und der Punkt ist, a tym punktem jest? Beides zusammen geht nicht. Te dwa rodzaje przyjaźni nie mogą iść ze sobą w parze. Freundschaft der Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott. Przyjaźń ze światem oznacza nieprzyjaźń, bycie nieprzyjacielem Bożym. Die Frage ist nicht so schwer. To pytanie nie jest trudne. Es ist die Frage, liebe ich Gott? Pytanie brzmi, miłuję Boga? Und liebe ich Gott mehr als die Welt? Miłuję Boga bardziej niż świat? Wisst ihr, wir können das jetzt nicht regeln in einem Katalog. Wiecie, tego nie możemy tak uregulować w jednym katalogu. Da sagen wir, das und das und das und das ist Freundschaft der Welt. Że zrobimy listę, to i to jest przyjaźń świata. Und das darf man nicht tun. I tego nie wolno. Das ist keine gute Lösung. To nie jest dobry sposób rozwiązania. Aber da, denk an dein Leben. Ale pomyśl o swoim życiu. Da ist ein freier Abend. Mamy wolny wieczór. Und du hast zwei Möglichkeiten. I masz dwie możliwości. Was sollst du tun? Co zrobię? Dann ist nicht die Frage, das darf ich und das darf ich nicht. Tu nie ma pytania, mogę to, a tego nie mogę. Da ist die Frage, worin zeige ich Liebe zu Gott? Pytanie brzmi, w czym będzie moja miłość do Boga widzialna? Oder vielleicht Liebe zu mir selbst, zur Welt. A może chcę pokazać miłość samego siebie, miłość, że miłuję ten świat. Zwei Arten von Freundschaft. Dwa rodzaje przyjaźni. Und wir merken, es spricht unser Herz an. I chyba to zauważamy, że to przemawia do naszego serca. Wie großartig ist das, dass Abraham Freund Gottes genannt wird. Jak wielkim jest to, że jest zapisane o Abrahamie, że był przyjacielem Bożym. Und der Herr Jesus nennt uns in Johannes 15 auch seine Freunde.
I Pan Jezus też nas tak nazywa w 15 rozdziale Jana swoimi przyjaciółmi. Und er hat sein Leben für uns gegeben. A On dał swoje życie za nas. Aus Liebe zu uns. Z miłości do nas. Da dürfen wir eine Antwort haben und ihn wieder lieben. To możemy odpowiedzieć na to i miłować Go. Dann möchte ich einen Gegensatz in Kapitel 5 zeigen. I jeszcze jedno przeciwstawieństwo w 5 rozdziale. Wir lesen Vers 7 bis Vers 9. 7 do 9 wiersza. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Jakobus zeigt zwei Auswirkungen der Ankunft des Herrn. Jakub pokazuje dwa rezultaty przyjścia Pana. Ja, der Herr kommt wieder. Pan przyjdzie znowu. Darauf warten wir. Na to czekamy. Und er wird auch einmal sichtbar kommen auf die Erde. I przyjdzie kiedyś widzialnie na tą ziemię. Und sein Kommen, seine Ankunft, jego przyjście hat zwei Auswirkungen. Ma dwa rezultaty, czy wywołuje dwa rezultaty. Die eine Auswirkung ist das Gericht an seinen Feinden. Pierwszy, jeden z nich to jest sąd nad swoimi nieprzyjaciółmi. Und die andere Auswirkung ist Belohnung für die Seinen. A drugi rezultat to jest wynagrodzenie tych, którzy są Jego. Ich wünsche sehr, dass jeder, der heute zuhört, wirklich ein wiedergeborener Christ ist. Życzę tego każdemu, kto słucha tego, aby był nowozrodzonym chrześcijaninem. Wenn das so ist, jeśli to tak jest, dann wird dich kein Gericht mehr treffen. To żaden sąd ciebie nie dotknie. Das ist eine herrliche Botschaft. To jest cudowna wiadomość. Aber wie viele Menschen leben noch auf dieser Erde? Ale ilu ludzi żyje na tej ziemi? Für sie bedeutet die Ankunft des Herrn Gericht, wenn sie sich nicht noch bekehren. Dla nich przyjście Pana oznacza sąd, jeśli się nie nawrócą. Aber was sagt Jakobus für die Gläubigen? Ale co Jakub mówi do wierzących? Er sagt, hab Geduld. Czekajcie, bądźcie cierpliwi. Ja, es ist nicht immer einfach in der Gegenwart. Nie zawsze jest prosto. Und er macht den Vergleich mit dem Ackerbauer. I porównuje tutaj do rolnika. Und wer wirklich in der Landwirtschaft gearbeitet hat, jeśli ktoś faktycznie pracował na roli, der weiß, dass das anstrengend ist. Wie, że to jest ciężkie, trudne. Ich meine jetzt nicht den großen Traktor fahren. Nie mam teraz na myśli prowadzenie fajnego traktora. Ich meine so wie damals. Ale tak jak wtedy, als die Menschen mit ihren Händen den Boden bebauen mussten. Tak jak ludzie wtedy musieli swoimi rękami uprawiać ziemię. Und es war eine anstrengende Arbeit. I to była nużąca praca. Und man musste manches mal schwitzen. Trzeba było się spocić. Man kam manches mal mit Rückenschmerzen nach Hause. Wracało się do domu z bólem pleców. Aber der Ackerbauer hat Geduld. Ale właśnie rolnik ma cierpliwość. Er weiß, die Mühe lohnt sich. On wie, że ten mój trud opłaca się. Am Ende kommt die Frucht. Bo na koniec tego wszystkiego wzejdą owoce. Und so sagt Jakobus hier. I tak też Jakub tutaj mówi. Hab Geduld, Brüder. Bądźcie cierpliwi, bracia. Ja, in der Gegenwart braucht ihr Kraft. Tak, teraz potrzebujecie siły. Gott möchte sie euch schenken. Bóg chce wam ją dać. Aber denkt daran, eure Mühe lohnt sich. Ale pomyślcie o tym, że wasz trud nie jest daremny. On się opłaca. Bald kommt der Herr Jesus. Wkrótce przyjdzie Pan Jezus. Und dann gibt es Belohnung. I wtedy będzie nagroda. Ist das nicht großartig? Czy to nie jest coś wielkiego? Ja, er kommt bald. Tak. On przyjdzie wkrótce. Und darauf freuen wir uns. I cieszymy się z tego. Wann hast du das letzte Mal dran gedacht? Kiedy ostatni raz o tym pomyślałeś, czy pomyślałaś? Der Herr Jesus kann heute kommen. Pan Jezus może i dzisiaj przyjść. Warum warten wir auf ihn? Dlaczego czekamy na Niego? Weil es Corona gegeben hat? Bo był okres koronawirusa? Weil es einen Krieg in der Ukraine gibt? Bo jest teraz wojna na Ukrainie? Nein, wir warten auf ihn, weil er gesagt hat, ich komme bald. Nie. Czekamy na Niego, bo On powiedział, ja przyjdę wkrótce. I tego możemy być pewni, że gdy On przyjdzie, wtedy będzie nagroda. A więc ten trud opłaca się. I ostatni przykład. Jakobus 5, vers 13. 13 wiersz z 5 rozdziału. Cierpi kto między wami, niech się modli.
Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Es gibt verschiedene Lebenssituationen. Mamy różne sytuacje w naszym życiu. Und jeder, der schon eine Zeit auf der Erde gelebt hat, weiß das. I każdy, kto już coś przeżył, to wie o tym. Es gibt Trübsal. Są trudności. Aber es gibt auch Freude. Ale jest też radość. Gegensätze. Przeciwieństwa. Es kann sein, es ist eine Zeit, in der du gerade lebst und es ist Trübsal da. Może tak być, że ten czas właśnie teraz, w którym jesteś, to jest cierpienie. Es kann sein, du lebst und hast Freude. A może być, że akurat teraz masz wiele radości. Und beide Situationen könnten uns von Gott wegführen. I obie te sytuacje mogą nas odwieść od Boga. Die Trübsale. Cierpienia. Wir könnten denken, Gott liebt mich gar nicht mehr. Możemy pomyśleć sobie, Bóg mnie już nie miłuje. Wir könnten denken, es hat alles keinen Zweck mehr. Możemy sobie pomyśleć, to wszystko jest bez sensu. Die Freude. Radość. Wir könnten Gott vergessen. Możemy zapomnieć o Bogu. Es läuft doch alles so gut. Przecież wszystko tak super mi idzie. Alles super. Wofür brauche ich Gott? To po co mi Bóg? Aber Jakobus gibt uns eine Hilfe. Ale Jakub podaje nam tutaj środek pomocniczy. Wie es gelingen kann, dass wir in beiden Situationen nahe bei Gott bleiben. Jak w obu tych sytuacjach możemy być nadal blisko Boga. Und wenn Trübsal da sind, jeśli nadejdzie cierpienie, dann sagt er, bete. To mówi, módl się. Das Gebet verbindet uns mit Gott. Bo modlitwa łączy nas z Bogiem. Und es gibt uns in der Not ein Ventil. I w tym trudzie mamy taki wentyl bezpieczeństwa. Dass wir wissen, einer interessiert sich für mich. Że możemy wiedzieć, tak czy owak, jest taki jeden, który się o mnie troszczy. Und zu ihm kann ich kommen mit all meinen Schwierigkeiten. I do niego mogę iść ze wszystkim. Das ist das Hilfsmittel in Trübsal. To jest ten środek pomocniczy w cierpieniu. Und es verbindet uns mit Gott. I on łączy nas z Bogiem. Und wenn du in guten Umständen Freude erlebst, a jeśli w dobrych okolicznościach radujesz się, cieszysz się, was sagt Jakobus dann? Co mówi Jakub? Er sagt, singe Psalmen. Niech śpiewa pieśni. Danke Gott für das Gute, was er dir schenkt. Dziękuj Bogu za dobroć, które on tobie daruje. Vergiss nicht, alles kommt von ihm. Nie zapominaj, że wszystko od niego pochodzi. Singe ihm diese Lieder der Glaubenserfahrungen. Śpiewaj mu te pieśni, śpiewaj mu o twoich doświadczeniach wiary, damit du ihn nicht vergisst. Abyś o nim nie zapomniał. Ich finde diesen Vers großartig. Dla mnie ten wiersz jest wielki czy cudowny. Gott sagt, nicht wenn du in Trübsal bist, sollst du singen. Bóg nie mówi, że jeśli cierpisz, to masz wtedy śpiewać. Gott weiß, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann ist uns gar nicht zum Singen zumut. Bóg doskonale wie, że jak cierpimy, to wcale nam nie do śpiewu. Aber er sagt, hör nicht auf zu beten. Ale Bóg mówi, nie przestawaj się modlić. Das Gebet verbindet dich mit Gott. Bo ta modlitwa połączy cię ze mną. Es kann sein, dass man so schwach ist, dass man gar nicht mehr beten kann. Może też i tak być, że się jest tak słabym, że i modlić się nie da. Das kann auch mal vorkommen. Takie coś też może nadejść. Und dann ist es gut, wenn du andere hast, die für dich beten. I wtedy dobrze jest, jeśli masz innych, którzy za ciebie się będą modlili. Aber im Allgemeinen gilt, wenn du in Trübsal bist, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli cierpisz, jeśli masz trudności, dann suche im Gebet die Verbindung zu Gott. To szukaj połączenia z Bogiem. Und wenn du in guten Zeiten bist, a jeśli akurat masz dobry czas, vergiss nicht Gott zu danken. Nie zapominaj dziękować Bogu. Singe ihm Psalmen. Śpiewaj mu pieśni. Damit du verbunden bleibst mit Gott. Abyś miał ciągle łączność z nim. Denn das ist es, was wir brauchen. Bo to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Dass wir unseren Weg über die Erde gehen in Verbindung mit Gott. Abyśmy naszą drogą szli w łączności z nim. Und er stärkt den Glauben. A on umacnia wiarę. Und dann kann der Glaube sichtbar werden. I wtedy ta wiara może być widzialna. Und das ist es, worum es Jakobus geht. I to jest właśnie to, o co chodzi Jakubowi. Wir haben das empfunden. Er richtet sich an die, die Leben aus Gott haben. I mogliśmy to, myślę, że zauważyć, że on zwraca się do tych, którzy mają życie z Boga. Die wirklich an Gott glauben. Którzy na prawdziwie wierzą. Und er möchte ihren Glauben stärken. I on chce wzmocnić ich wiarę. Dass sie einen Weg des Glaubens gehen, bis der Herr Jesus kommt. Aby szli tą drogą wiary do tej chwili, aż Pan przyjdzie. Wir wissen nicht, wann er kommt. Nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Vielleicht kommt er heute noch.
może przyjdzie już, może przyjdzie i dzisiaj. Und wenn heute noch nicht kommt. A jeśli jeszcze nie przyjdzie dziś, wenn wir noch einen Tag länger hier bleiben, jeśli musimy tutaj być jeszcze o dzień dłużej, dann ist auch für diesen Tag seine Gnade da. To i na ten jeden dzień Jego łaska ciągle jest dla nas. Dann gilt auch für diesen Tag, Tag für Tag trägt unsere Last. To wtedy obowiązujące nadal jest to słowo, dzień po dniu niesie trudności nasze. Vielleicht dauert es auch noch zwei Tage, bis kommt. A może miną dwa dni, zanim Pan przyjdzie. Vielleicht sogar noch eine ganze Woche oder ein ganzes Jahr. Może cały tydzień albo i rok. Aber es wird keinen Tag geben, ale nie będzie dnia, an dem nicht zu seinem Wort steht, w którym On nie trwałby przy swoim Słowie. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Oto jestem, oto jestem z wami aż do skończenia dni, czy aż do skończenia świata. Jeder von uns ist in einer anderen Situation. Każdy z nas jest w innej sytuacji. Du bist vielleicht auf dem Schulhof und wirst ausgelacht, weil du sagst, ich glaube an den Herrn Jesus. Może w szkole jesteś wyśmiewany z tego względu, że przyznajesz się do Pana Jezusa. Der andere empfindet vielleicht, wie schwierig es ist, wenn im Alter die Kraft nachlässt. Inny może odczuwa, jak to, jakie to są trudy, gdy w mojej starości brakuje mi sił. Ganz unterschiedliche Situation. Całkiem inne sytuacje. Aber der Herr Jesus ist bei dir. Ale Pan Jezus jest z tobą. Jeden Tag. Codziennie. Bis kommt und uns zu sich holt. Aż przyjdzie i weźmie nas do siebie. Es lohnt sich im Glauben weiterzugehen mit ihm. To się opłaca w wierze iść z Nim. Und dazu möchte Jakobus uns Mut machen. I do tego właśnie chce nas pokrzepić, dodać nam siły Jakub. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie coś. Nigdy wielu wiernych ludzi nie spotkasz, wiernych aż do śmierci, aż do końca. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Weź Uriasza i zobacz sam. Nie kazanie, ale przykład zostawił nam. On był wierny, jak tylko mógł być, i oddał swoje życie dla Bożej armii. Człowiekiem będziesz ty, Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty, Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Epafrodytus był śmiertelnie chory i za innych prawie stracił życie swoje. Lecz on miał wizję na przyszłość, wiesz, dla Bożej armii był zajęty wciąż. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Boży sługa Mojżesz był wierny we wszystkim. On się nie bawił, lecz był Bożym pociskiem. Miał wielką pracę do zrobienia, spójrz. Wyrwał z niewoli 6 milionów dusz. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, 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 daj siebie wszystko. Tak, 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 daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa.
Daj się mnie wszystko dla Jezusa.